pod tytułem Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla, nic złego nie zrobił w domu. Konkurs ten organizowany jest pod patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale Wydziału Bezpieczeństwa Kryzysowego. Witam także opiekunów laureatów. Witam również pana Grzegorza Nowodzielskiego, burmistrza Wyszkowa. Dzień dobry. Pana Adama Noza, zastępcę burmistrza. I jednocześnie prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Wyszkowy. Witam pana Marka Czestkowskiego, zastępcę komendanta Wojskowej Straży Pożarnej. I Dariusz Kądziela, komendant Wojskowej Straży Pożarnej. Dokonała oceny prac i zakwalifikowała do etatu powiatowego następujących uczestników. W pierwszej kategorii pierwsze miejsce Kinga Janus, Szkoła Podstawowa nr 2. Drugie miejsce Konrad Knochowski, Szkoła Podstawowa nr 2. Trzecie miejsce Michał Dawidczyk, Szkoła Podstawowa nr 2. I dwa wyróżnienia w pierwszej kategorii. Wyróżnienie otrzymuje Igor Ragajsi, Szkoła Podstawowa nr 2. I Julia Nowak, też Szkoła Podstawowa nr 2. Druga kategoria. Pierwsze miejsce Julia Kulesza, Szkoła Podstawowa nr 2. Drugie miejsce Kinga Abramczyk, Szkoła Podstawowa Leszczyków Stary. Trzecie miejsce Adrian Więcek, Szkoła Podstawowa nr 2. I wyróżnienie Julia Gromek, Szkoła Podstawowa nr 2. I jeszcze jedno wyróżnienie Kamila Dzierbun, Szkoła Podstawowa również nr 2. W trzeciej kategorii nie przyznano żadnych nagród ani wyróżnień. Czwarta kategoria, świetlica socjoterapeutyczna w Wyszkowie. I tak, pierwsze miejsce Wiktoria Sandra Podbielska, drugie miejsce Paulina Chojnacka i trzecie miejsce Michał Nieszczery. Te wszystkie trzy osoby są ze świetlicy socjoterapeutycznej. Miejmy nadzieję, że właśnie propagowanie takiego bezpiecznego zachowania, bezpiecznego stylu życia przyczyni się do tego, żebyśmy więcej byli świadkami bardzo tragicznych wydarzeń w naszej gminie. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, bardzo gratuluję i obiecujemy, że w przyszłości również te konkursy o tematyce pożarniczej, o tematyce związanej z bezpieczeństwem będą się do nas organizowane. Dziękuję bardzo.